I cześć, czołem, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Thief Deadly Shadows. Kontynuujemy tutaj misję w kryjówce Gamal. I tutaj za zadanie mamy zebrać kielich i łapy z kryjówki. Zobaczymy, czy nam się to powiedzie. No dobra, w sumie nie będę otwarty. To będę wiedział przynajmniej, że już tu byłem. Okej. Chyba poza tym widelcem nie ma tam nic więcej. Okej, kierujemy się na górę. Wydaje mi się, że muszę odwiedzić któregoś razu sklep, ponieważ kończą mi się wszelkiego rodzaju strzały. Mamy dziennik. Glifie niweczenia. Muszę cię trzymać przy sobie w sekrecie. O tak, ty, który niweczysz więź, czyń słowo. Jakże łatwo mógłbyś zniszczyć mych kamiennych wojowników. Jakże łatwo mógłbyś zniweczyć glify, dzięki którym ożywają. Dlaczegoś istniejesz? Jesteś niczym ostatni z wszystkich glifów. Śmiertelne zagrożenie. Lecz tutaj, w mojej kryjówce, w mojej siedzibie, mojej jaskini, tutaj nie wyrządzisz mi krzywdy. Gareth chciałby cię zobaczyć, zabrać, wykorzystać. O tak, posiadając twoją moc, przestałby się lękać kamiennych wojowników. Wystarczyłoby jedno uderzenie jego przeklętej pałki, jego obucha w tył głowy mych sług, żeby rozpadli się w pył. To się jednak nie stanie. Ty, glifie niweczenia, będziesz spoczywał w ukryciu. Nikt cię nie wykorzysta, nikt nie zobaczy, nie wyśpiewa. A tutaj są strażnice. Musimy uważać. Słyszę kroki, ale nie wiem dokładnie skąd dobiegają. Kolejna księga. Kroniki Daengara. Nie będziemy ich czytać. Widzę pierwszy, nasz pierwszy przedmiot, który musimy ukraść. Miejmy nadzieję, że nie pójdą do nas. Jest sieci dołko. To jest chyba ta łapa. Zmienimy sobie tylko jeszcze jedno, coś mi się co nie podoba. Mianowicie muzyka może być głośniej. Got it again. Whatever it is. Okej, teraz pójdziemy po to świecidełko. Wracamy. To są jakieś drzwi. Tu też.
Może to jakoś naokoło prowadzi. Chyba tak. Okej, to jest jakiś kielich, ale to chyba jest tylko po prostu skarb. Tu nic za bardzo nie ma. Mi się ciśnienie poniosło w tym momencie. Musimy poczekać, aż sobie stąd pójdą. No, jak na złość stanie obok. Co? Otworzyli sobie tajne przejście. O, fantastycznie. Zastanawiam się, czy oni będą tak cały czas teraz ze mną ganiać. Kurczę, nie odpuszczą chyba. Sobie teraz. Zobaczmy, jak on przejdzie. Dobra. Księga. Aha, to za pomocą tej księgi możemy to otworzyć. Okej. To jest skrzynia. I tu mamy kolejny skarb. Dziennik? Dziennik Gamal. They say she used to be human, but whatever she was, Gamal. Ostateczny glif. O, coś była o tym mowa. Gamal's a monster now. Okej, chciałbym jeszcze znaleźć... Nie wiem, czy mamy mapę tego miejsca. Wydaje mi się, że nie. Ciekawe, co tutaj jest. Słychać kroki, ale... Zobacz, się zorientuję. Okej. To jest kolejna księga. Igieri budowniczego. Zawsze złodziej. Jego imię zawsze... W przepowiedniach, a gdzież moje? Czyż nie jestem równie potworna? Czyż nie jestem nawet bardziej przerażająca? Czym razem może muszę powołać do życia liczniejszą armię, nie wypełni swojego przeznaczenia? Dobra. Czy
Czyli już mamy główne zadanie wykonane, tak? Musimy jeszcze znaleźć ten glif niweczenia oraz dowiedzieć się więcej na temat tych glifów. Więc zapewne musimy po prostu czytać te wszystkie księgi, które tutaj mamy. Więcej dowiemy się w tej kryjówce. O, w sumie, czemu wcześniej tego nie zrobiłem? A, tu jest drabina. Co my tu mamy? Przełącznik. Kolejne łupy. Okej, tu mamy jakiś widok nam z balkonu. Film. I thought I told you I don't like being followed. Our separate paths have converged, Garrett. We both seek the same thing. I suppose if you were working for Gamal, you would have tried to kill me just now. Tried? I would have succeeded. Look around us, Garrett. This is Gamal's secret library. Here she has been lurking, plotting, and for much longer than just one lifetime. She has used the glyphs to extend her life. And there's more. You've been reading, Artemis. Yes, we are fortunate. In these books, Gamal has documented her plans carefully. But the meaning of that map... It's not yet clear to me. Chalice, crown. These things are marked with the names of the artifacts. These books, some have been missing for months, some maybe years. She does not say what the final glyph does, only that she will become undefeatable once she... Aldale Plaza, the South Quarter Fountain. Well, now we know what to do with the artifacts once we have them. They fit into those landmarks somehow. She has been gaining knowledge, while our ignorance grew. Do the books say where she is now? The remaining treasures, they are at the museum. She hopes to gather them all at once. And when she has them, she'll activate this... The last of all glyphs. No, no. The books are very clear on that. She intends to destroy it. When she has all the treasures, she'll have the power to do just that. The last glyph is the only thing she fears. Well, that and you, my friend. Destroy it? But that's what Orland and the others told me to do. Half-truths from the Keepers? Why am I not surprised? The Council to still employ subterfuge, with all that's at stake. I will go to Orland myself and get the truth from him. You should go to the museum and steal the remaining artifacts before Gamal gets to them. Then let us meet back at Stone Market Plaza. And Garrett, if you come face to face with Gamal, you must understand. With her power over glyphs, she is all but indestructible. Right, I'll keep that in mind. Artemis? Okej. Glify niewieczania możecie trzymać przy sobie sekrecie. O tak, ty, który nie wieczysz więź, czyń słowo. Jakże łatwo mówić, zniszczyć mych kamiennych wojowników. Zaraz to już czytaliśmy. Nie no, to jeszcze nie byłem.
To jest jakiś glif. Zyskałeś nową umiejętność. Aha. Możemy ich zabijać przy pomocy pałki. Zastanawiam się, czy muszę się zakraść od tyłu. Chyba tak, coś tutaj księga mówi. Nic. Okej, to jest jakaś drabina. Ale zobaczmy, czy wszystko zrobiliśmy. Okej, mamy wrócić i włamać się do muzeum. Jest napisane. Tu jest jeszcze jakaś księga. Zwrócimy uwagę. Powinien pójść gdzieś tam dalej. Już chyba możemy wracać stąd. Zastanawiam się, gdzie mam w ogóle iść. Tak łatwo stąd teraz nie wyjdę. Dostać. Chyba już wiem. Okej. Come on. Muszę się tutaj wspiąć. Sobie. Okej. Nie wpadłem na to. Użyć strzały mochowej. No.
Sposób. Idź sobie stąd. Chyba sobie pójdzie, albo i nie. Zobaczymy. A? No. Sio. No dawaj, idź sobie stąd. Czy on mi się przygląda? Kurde, mnie chyba widzi. Oni to chyba szybko nie odpuszczają. Stop hiding and stop running and stop hiding and be killed. Zastanawiamy, czy jestem w stanie go zabić. Okej, dobra. Chyba sobie dał się, no. Okej, uciekamy stąd, mam już dosyć tego miejsca. Kolejne creepy. Jakieś golemy tym razem. Okej, skończyło się na tym, że kupiłem te wszystkie te przedmioty, które potrzebowałem. Mogłem dało mi się tu spaść bez problemu. Wiem, że mieliśmy zabijać te kraby. Więc w sumie, czemu nie? Już byliśmy. Ale nie chcę podnieść te łupy. I tutaj możemy przejść do muzeum. Jest jeszcze jakaś skrzynia, której nie zauważyłem wcześniej. Arcyplan skakuł na wielkie muzeum opracowane przez mamuśkę Graham. No dobra, będzie was tylko dwóch, chłopaki, użyjcie tlenu, co? Ale pamiętajcie, że musicie to zrobić dopiero po zmroku. Poczekajcie, aż dzienna warta pójdzie do domu na noc, wtedy się zakradniecie do środka, omijacie straże nocne, dużo się poruszając, robiąc sobie przerwy i takie tam. Jak się wam poszczęści, to będą spali jak susły. Trzymajcie się z daleka od tych nowych, jadowitych maszyn, które tam mają, bo was ugotują jak jajka. Jak zobaczycie dobrze wyglądający eksponat, zapnijcie go. Jak zaczniecie się męczyć, to znaczy, że macie pełne sakwy i trzeba wracać do domu. Będę czekał z kolacją. Mamy tutaj miny. Niestety mapy nie mamy tutaj. Tylko miejsca. Garecie, witaj przyjacielu. Wysyłam gońca, aby zostawił tę wiadomość w miejscu, gdzie przy odrobinie szczęścia będziesz mógł ją znaleźć. Wyczytałem w kryształowej kuli, że planujesz obrabować muzeum. Jeśli to prawda, mam coś, co może ci się przydać. Posiadam przekonujące repliki niektórych eksponatów. Jeśli zamienisz prawdziwe eksponaty na repliki, straż muzeum nie będzie niczego podejrzewać. Oczywiście nie zmuszam cię do kupna. W historii muzeum Wildstorm znajdziemy jednak kilka przypadków śmierci rabusiów, nieprawdaż? W istocie repliki powstały na indywidualne zamówienie mamuśki Graham, której synowie próbowali jakiś czas temu zorganizować napad.
Ale nigdy replik nie odebrali. Być może zniechęciła ich wysoka cena. Wiesz dobrze, czym cię to skończyło. Wpadnij do mojego sklepu, jeśli jesteś zainteresowany. Niechaj sprzyja ci fortuna, Carmen Canta, właścicielka kąci Carmen. No tak, rzeczywiście. Byłem w tym sklepie i te repliki tam były. Z tym, że już mnie nie stać na repliki. Mam, że mówię, 225 tego złota, czy co to jest. Strasznie mało. Ale no niestety, ile mamy tych strzał? Mamy 7 strzał wodnych. I tu już czeka nas nowa misja. Mogę kupić repliki i też mapę tego muzeum. Niestety, tak jak mówiłem, nie stać mi było po całe złoto. Przeznaczyłem na ekwipunek. W sumie trochę niepotrzebnie przepłaciłem, można powiedzieć, bo kupiłem niepotrzebnie strzały mchowe. Ostrych strzał też niepotrzebnie dokupowałem. Granatów błyskowych na pewno tego nie użyję. A te przedmioty by się może bardziej przydały. No cóż, przejdę już do kolejnej misji. She has a head start, an army of statues, and glyph powers that make her almost unstoppable. I have... Well, all I know is I have to get those artifacts first. I've already got 2 of the 5. The last 3 are museum exhibits and include a couple of old friends. The Kershock crown seems to have made its way here. And there's the eye, a gemstone I've got some history with. Meanwhile, Artemis is trying to drag the truth out of Orland. These artifacts won't do me any good if I don't know what to do with them. Call it ego, but I've always wanted to tackle the museum. The place is loaded with valuables and all the correct security needed to protect them. The last time someone tried to break in, the crime reports read, "Museum proves thief-proof. Would-be thieves dead." Nobody's tried since then. Gamal may be inside by now. All right, Hag. Let's find out who the real thief is.